Siema, siema, telewidzu, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy komentować szkołę. Bardzo lubię komentować szkołę, nie wiem, to jest jakieś moje hobby ostatnio. Miałem jakieś inne tutaj na celu dokumenty, paradokumenty, rzeczy, seriale, ale jakoś ta szkoła, muszę do niej wracać, wiecie? Powiem wam więcej, to jest moja ulubiona szkoła, ponieważ jest to część sagi Eli i Janusza. Ja nie wiem, czy to jest ostatnia już ich część, czy jest jeszcze jakaś kolejna, mi się wydaje, że coś jeszcze było, jak to kiedyś researchowałem. Natomiast to jest na pewno trzecia część sagi Miłosnego Kanibala i nie mogę się doczekać, aż zobaczymy, jaką dramę tym razem znajdą. No ja mam nadzieję, że oni będą razem ogólnie, ja ich szipuję, ja mam nadzieję, że to wiecie, że to jak oni będą razem, nie wierzę w miłość. No ale przekonamy się wszystkiego już za chwilę. Moi drodzy, szkoła, odcinek 470, zapraszam! Konrad Wróbel z licealnej 3B jest bardzo opiekuńczy w stosunku do swojej młodszej siostry Magdy. Ostatnio dziewczyna zaczęła spotykać się z... Rozumiem, że chłopaki tam z tyłu capoeirę tańczą, tylko capoeirę widzieli tylko w Tekenie, jak Eddie wykonywał swoje ruchy i są tak... Ty stary, chodź, pobujamy się jak Brazylijczyk. Konradowi niespecjalnie się to podoba, bo nie lubi chłopaka. Stary, to chyba ja powinienem to zapytać. Przepraszam się, o tym zacząłem chodzić z Magdą. Masz go przeprosić. Nie żartuję, że go przeproszę. Nie, no spoko, i tak to ja cię. Jak nie przeprosisz Jonathana, to tego pożałujesz. Wszystko, nie? No, ciekawe będą te zjazdy rodzinne. I jak już ten związek oczywiście przetrwa tą szkołę, tą ciężką próbę czasu. I później będą jakieś zjazdy rodzinne, no ciężkie będą. Brat nienawidzący zięcia, niespotykana sprawa. Dlaczego to mam pretensje do mnie? Przecież to Magda chodzi z tym kretynem. Nienawidzę tego gościa, odkąd go poznałem i nie mam zamiaru być dla niego miły. Mam nadzieję, że Magda w końcu przyjrzy na oczy i zerwie z tym Jonathanem. Ale jest tu jakieś backstory tego? Jest wiadomo, dlaczego on nienawidzi tego Jonathana tak bardzo? Pewnie gdybym pogrzebał w jakichś starszych odcinkach, to by coś było, natomiast póki co to wygląda tak, że nie lubię go, bo ma dłuższe włosy niż ja, więc bi. Po prostu mam już tego wszystkiego dość! Tak strasznie zależy mi na Jonathanie, a Konrad cały czas się go czepia! No wiem, ja próbowałam już z nim o tym porozmawiać, ale ten twój brat jest mega uparty. Ale zaczekaj, mam coś dla siebie zadać. Kupiłaś te dopalacze? No gadałyśmy, że fajnie byłoby ich w końcu spróbować, więc uznałam, że raz się żyje. No jasne, ale... No, w kontekście dopalaczy to naprawdę raz się żyje. You all lolo, kochanie. A może jeden trochę teraz spróbujemy? Serio, muszę sobie poprawić humor. Słuchaj, no bo już próbowałam wszystkiego, wiesz jak jest u nas w szkole, co nie? Mamy dostęp do wszystkiego, każdy ma wszystko. Akurat miałam ochotę na to, bo wiesz, to truskawkowe. Co z tego, że nie poczuję tego smaku truskawkowe? Chcesz potem sposób na siedzieć nareszcie lekcji? Nie, dzięki. Dobra, idziesz? Jeszcze skorzystam z toalety. Dobra, to ja czekam na lekcję. No widzę, mam tutaj do czynienia z ekspertem. Nie czekała na nic, nic nie przygotowała, nic nie zrobiła. Po prostu wciągnęła sobie w proszek będący mąką z ręki. Coś nie wiem co powiedzieć, to jest szkoła. Wszyscy tutaj są zniszczeni i spizgani cały czas. Magda nie wie, że dopalacze, które zażyła, zawierają śmiertelnie toksyczną substancję. Dziewczyna od razu zaczyna źle się czuć, ma zawroty głowy. Jest przestraszona, bo nie wie, co się z nią dzieje. No to moi drodzy, już mamy po kobiecie. Już jej nie ma. Ten wątek już jest skończony, tak? Ona po prostu umiera. Okej, next! Ej, Magda! 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 Ej, pomocy, ludzie! Pomocy, no nie wiem, ten Magda! Prawem. Magda! Mi. No obudź się, ty się strażą, opuść no mi. Nie wiem, szła, co się stało? Magda! Przekuciła. Pomóż mi ją, proszę. Na bok. Rękę pod głowę. Przytrzymaj jej głowę. Podłóż coś. Masz plecak jakiś. Halo? Potrzebna karetka do szkoły przy Sudeckiej. Nie wiem, uczennica straciła przytomność. Panie, no przecież wie pan, do której szkoły. My tutaj wołamy te karetki codziennie. Codziennie ktoś przedawkowuje kredę czy coś w tym stylu. Także no, panie, pan nie udaje już. Pan po prostu wysyła już 3 od razu awansem. Co się dzieje? Ja przed chwilą rozmawiałam z Magdą i wszystko było okej. Okay. To jest jakaś masakra. Przecież ona mogła wziąć te dopalacze i się nimi zatruć albo je przedawkować. Co jeśli ona przez to umrze? No może. Brawo, brawo, przyjaciółko. Ty to jesteś przyjaciółka. Załatwiłaś koleżance toksyczne substancje. Mam nadzieję, że pomyślisz teraz o tym głęboko. Ela Nowik z licealnej 3A czeka na Wacka Mrozińskiego, swojego kolegę z zespołu Disco Polo. Duet występuje pod nazwą Ela i Janusz. Dzisiaj mieli udzielić wywiadu znanemu portalowi muzycznemu, jednak Wacek gdzieś przepadł i nie odbiera telefonu. O nie, no ale to też tylko kolega z zespołu nadal? Po tym wszystkim? Po tym jak Wacek brawurowo, bohatersko odbił ją z rąk jakiegoś tam szalonego fana? Ech, serce zostali. Zaraz powinien być, no na pewno utknął gdzieś w korku, no wie pani jak się teraz jeździ po Krakowie. Wiem, dlatego ja wyjeżdżam wcześniej i dlatego też my musimy już jechać, przykro mi bardzo. Nie, no ale jak już pani przyjechała, to może same udzielimy tego wywiadu, no bo, no wie pani, ja i tak jestem liderką tego zespołu, znaczy no, to ja śpiewam i na koncertach cała uwaga się skupia na mnie. Musiała to zrobić soft flex, no. Wie pani, ten Wacek to on za wąsem się skrywa. Nikt nawet nie wie, jaka jest jego prawdziwa tożsamość. Widzi pani, za panią jest Wolverine? Same case?
Wacek superbohater? Janusz, przepraszam, jaki Wacek? O, ja tutaj nieszczęsna. Wacek, mam nadzieję, że wypadło ci coś naprawdę ważnego, bo inaczej nie ręczę za siebie. Jak znam Wacka z poprzedniego odcinka, to po prostu sobie stoi w kółku wzajemnej adoracji i tańczy sobie do miłosnego kanibala. A pamiętaj, to jest to, co robił przez cały poprzedni odcinek, w którym występowali. Wacek oprócz występów w duecie Disco Polo gra również w zespole metalowym. Wczoraj miał koncert do późna w nocy i dlatego zaspał na umówiony wywiad. Ach, rozumiem. Czyli dla czarnego pana Lucyfera poświęcił tutaj ten wywiad. No, ja wiedziałem, że kiedyś takie z jednej strony disco polo, z drugiej strony metal. Ja wiedziałem, że kiedyś go to spotka w końcu jakieś tutaj reperkusje niemiłe. Ja wiedziałem, że to się nie uda. Nie można być jednocześnie metalem i disco polowcem. To niemożliwe. Kiedy jesteś jednocześnie metalem i disco polowcem, to kończysz jak Piotr Czaja. Dziennikarka wyszła jakieś 10 minut temu. Serio? To... Nie mogę się jakoś zatrzymać! Co? Przecież czekałyśmy na ciebie ponad pół godziny. Coś ty robił w ogóle? Czemu nie odbierałeś do mnie telefonu? Dzwoniłaś do mnie? Tak, dzwoniłam. Jak? No przecież nie... Zapomniałem go naładować. Nie. Mógł przynajmniej powiedzieć, że nie wiem, że wyciszył dzwonki czy coś. Ale to w sumie ja nie rozumiem, to on przyjechał do tej szkoły tylko na ten wywiad, on nie ma lekcji? Czy oni po prostu już skończyli to liceum i tam przychodzą, bo nie wiem, bo tam im dają za darmo próby robić. No dobra, przepraszam się, Jezus Maria, wiem, że dałem ci. Ale co mi z twoich przeprosin? Teraz wyszliśmy na jakichś amatorów, a ja czułam się jak ostatnia kretynka. Po co ci to teraz? Nie no, Ela, przecież ten wąs już stał się jego elementem tożsamości. On cały czas teraz biega w tym wąsie, on manifestuje tego Janusza wewnętrznego. Rozumiesz, jeśli on się ma bujać tutaj z fanami, z fankami cały dzień w tej parszywej szkole, to on nie może tego robić jako Wacek, on musi to robić jako Janusz. Wąs daje mu siłę, wąs daje mu zasłonę. Jego prawdziwe emocje chowają się za tym wąsem. W tym momencie ogołociłaś go, Ela. Nie robi się tak człowiekowi, który uratował ci życie. Nie musiałem się jakoś wyspać. Nie interesuje mnie twoja głupia kapela metalowa, to nasz zespół jest najważniejszy. Dla mnie oba zespoły są ważne. Sorry, ale to my jesteśmy znani w całej Polsce i to my non-stop gramy koncert. Ale układ był taki, że gram w obu kapelach, tak? Ale skoro już o tym mowa, to za miesiąc wjeżdżam z chłopakami w trasę. Super! Wiesz co, pewno będziecie grali w jakichś klubach dla nędznych trzech osób, wiesz? Gratuluję ci bardzo! Tak się zaczyna właśnie, a potem co? Lemmy z Motorheada, no to na przykład on też mówił, że pierwszy raz jak grali, to na koncerty przychodził kulawy pies i jakiś jeden człowiek, który nie wiedział, gdzie jest. Dlatego Lemmy zawsze jak śpiewał, to miał mikrofon tak ku górze, żeby patrzeć ku górze, żeby nie widzieć tego marnego widoku. Wacek po prostu kocha swoje obie pasje, kocha disco polo i kocha metal, tak? Ciężki jest to mariaż. Ale słuchaj, weźcie, zróbcie sobie hologramy, będzie łatwiej. No przecież nie, on nie jest w ogóle znany w tej kapeli metalowej, a co Ela i Janusz, no wszyscy nas znają. Ja wiem, no ale nie denerwuj, że się tak, no. Przecież cię zmarszczki jeszcze wyjdą. Boże, dlaczego Wacek musi być taki trudny? Oj, no ty go znasz, ja go znam i zawsze był taki, no uparty jak osioł. Uwielbiam też to, że od zawsze ona ma tą swoją przyjaciółkę, która jest byłą Wacka, która nienawidzi Wacka z całego serca. I tylko jest możliwość, to wbije je Wackowi nóż. To nie jest dobra osoba na takie konflikty, to już jest kolejny raz, kiedy Ela ma problem z Wackiem i przychodzi do tej przyjaciółki, która nienawidzi Wacka. Więc no, nie. Ela potrzebuje nowej przyjaciółki. Ja myślę, że od tego trzeba zacząć. Przyjaciółki, która powie, nie no, Ela, spokojnie, porozmawiaj z nim, załatwcie to. A nie przyjaciółki, która powie, no chuj w dupę. Ale zobacz, my teraz mamy tyle wywiadów, tyle koncertów, musimy pisać nową muzykę. No ale prosto, no macie swoje 5 minut, to trzeba to chyba wykorzystać, nie? Dokładnie, i my teraz musimy nawet ciężej pracować, żeby to nie było tylko 5 minut, ale żeby to trwało dłużej. No, musimy wyszlić nową setlistę na nową płytę, no więc Miłosny Kanibal, Miłosny Kanibal 2, Miłosny Kanibal 3, Miłosny Kanibal powraca, pożre mnie Miłosny Kanibalu, lubię mięso, kanibal. Proszę bardzo, hity są same napisane. Jezus, to co mam zrobić? Czekasz, aż mu się ten metal znudzi? O, no to też już całkowicie nieliczno. Ale wiesz, jak ty mu to powiesz, to na pewno nie przejdzie, ale może jakby to powiedział ktoś bardziej, wiesz, neutralny, obiektywny, może wtedy by się udało. W sensie kto? Jakiś losowy kolega ze szkoły? Nie no, chyba że Ela by musiała tutaj nakręcić, że no, słuchajcie, moi drodzy, jest akcja. Jeśli Wacek nie przestanie grać gdzieś metalu, to odejdzie z zespołu, więc musicie wszyscy powstrzymać Wacka przed tą szatańską zgubą. Słyszałam waszą rozmowę i pomyślałam, że... Padł na pewien pomysł. A, dobrze, losowa creepy koleżanko, która czaiła się w tej kabinie, powiedziała, że podsłuchuje rozmowę słynnej Eli z Ela i Wacek, Ela i Janusz. I tak, dziękuję za twój input, na pewno będzie to wspaniały pomysł. Że zorganizujemy pewien proces. Proces? Aby zrobić wszystko, żeby Wacek zajął się wyłącznie disco polo, a nie zajmował się już kapelą metalową. A, ej, to ma sens, bo jeśli ty mu coś powiesz, no to na bank nie przejdzie. Ale jeśli twoi fani, znaczy wasi fani, spróbują, to myślę, że to się uda. Tak, myślę, że tak. To jest właśnie moja przyjaciółka i właśnie pomyślałam, że z nią mogę zorganizować właśnie ten brak.
protest. Przyjaciółka nie wie, co się dzieje. Zlak, przyszłam się wyszczać. Ty piaro, o co ci chodzi? Ja nawet nie wiem, kto to jest Ela i Janusz. Wacek sam jest sobie winny. Skoro nie dociera do niego, że nie może grać w dwóch kapelach jednocześnie, to jego fani go o tym uświadomą. Dni Wacka w metalu są policzone. I jeszcze mi za to podziękuję. Nie no, Ela znowu jest toksik. Czemu co odcinek Ela musi być toksik? Ja naprawdę chcę ją lubić, ja chcę ją shipować z tym Wackiem, ale no, ja myślę, że my boy Wacek jednak powinien mieć dziewczynę, która nieco bardziej ma jakąś empatię w sobie i jest w stanie rozmawiać. Tutaj znowu jest ta sama sytuacja. Ela chce wyrzucać Wacka w jakiś sposób. Przestań. Karetka zabiera nieprzytomną Magdę Wróbel, która zemdlała po zażyciu dopalaczy w szkolnej toalecie. Dziewczyna jest w ciężkim stanie. Jej brat Konrad bardzo się o nią martwi. A nie mógł jechać z nią? Tak jakby z najbliższą rodziną. Wpuściliby go chyba do tej karetki. No bardzo się martwi tam stojąc przed tą szkołą i myśląc o tym, jak to za chwilę Infa i pani Kłosek pewnie, nie wiem, zdzieli biczem. Gdybyś potrzebował pojechać do siostry do szpitala albo po prostu do domu, daj mi znać, zwolnię cię z lekcji. Dobrze? Nie, ja tam w ogóle nie ogarniam, co się dzieje. A to nikt z nią nie pojechał, ani żaden nauczyciel, ani najbliższa jej osoba, czyli ten brat starszy czy cokolwiek. Bardzo są przejęci, widzę. Kurde, ale jazda, nie? Mam nadzieję, że z Magną będzie okej. Okay. To jest jej torba, nie? Jak chcesz, to mogę ją wziąć. Wypieprzaj stąd. O Jezu, przyszedł tutaj ziomek, też nie pojechał z nią, ale okej. Zaaferowany stanem swojej dziewczyny, tymczasem starszy brat jest like, o nie, już nieważne, że ona tam cierpi. Trzeba tłuc tego mężczyznę mojej siostry. Przecież wypieprzaj stąd, nie bal się, Magda to moja dziewczyna. Chłopcy, wystarczy. Konrad, ja rozumiem twoje zdenerwowanie, to nie jest czas i miejsce na takie zachowanie, jasne? Ni czas to, ni miejsce. Konrad, zaczekaj. Przepraszam, ale to on zaczął. Mogę już iść? Stop, on zaczął? Ty go pierwszy popchnąłeś. Oczywiście, werbalnie cię zaatakował, ale czy to znaczy, żeby przychodzić od razu do przemocy fizycznej? Jonasz? Czy jak on tam? Jonasz? Jonatan! Jonatan, ogarnij! Pieprzymy telefon. Zdenerwowany Konrad chce odebrać telefon, który dzwoni w torebce siostry. Okazuje się, że to dzwoni ich mama, bo chłopak wyłączył swoją komórkę. Mamo, powiedz tam lekarzom, że ona tam wzięła jakieś dopalacze chyba. A dobra, rozumiem, bo zastanawiałem się, dlaczego akurat dzwoni do tej siostry, nie do niego. Dlaczego wymyślili to, że on wyłączył telefon? Jaki k***a nastolatek wyłączy świadomie swój telefon w takiej sytuacji? Nieważne, ale no oczywiście, on musiał znaleźć przecież te dopy w jej torebce. To się nazywa clever writing, kiedy musisz tego bohatera w jakiś sposób popchnąć, żeby otworzył tą torebkę, gdzie jaki chłop otworzy torebkę swojej młodszej siostry i... No i no, telefon mu zadzwonił, bo wyłączył swój, no tak, to taka naturalna sytuacja. No nie pytaj skąd, wiem, poza tej torebce i wiem, jak to wygląda. No tak, tak, jestem pewny, proszę cię. Ja myślę, że głównym hintem było to, że prawdopodobnie na tej torebce było napisane wielkimi słowami: dopalacze, przedmiot kolekcjonerski, nie do zażywania. Kochanie, wiem, że bardzo martwisz się o Magdę, ale proszę cię, przerażasz mnie, jak taki jesteś. Patrz, co w jej torebce znalazłem? O Boże. Boże, wzięłaś 3/4, a myślałam, że chociaż spadnie mi, że zlutuje to z niej. Ktoś dał ten syf mojej siostrze, ona zwalczyła życie w szpitalu. No ale co to w ogóle jest? Jak to są dopalacze? Powiedz mi, wiesz, kto jej to dał? No nie wiem, skąd mogę wiedzieć, może sama sobie to po prostu kupiła. Aha, dobrze, dobrze tutaj, impostorze. Totalnie nie jesteś, sus. Nie no, dlaczego mu się nie przyznasz, no? To jest taka sytuacja, że już trzeba by się było przyznać, come on. Jeśli go naprawdę kochasz, powiedz mu prawdę. Na pewno nie, znam ją i wiem, że na wszystkiego by na pewno nie wpadła, na bank. Oj, stary, to byś się mógł zdziwić. Boże, co ja narobiłam? Po co ja dawałam to do palaczy Magdzie? Przecież ona teraz przeze mnie jest w szpitalu i co jeśli ona z tego nie wyjdzie? Chyba nigdy sobie tego nie daruję. Konrad nie może się o niczym dowiedzieć, bo by mnie zabił. A, to w ten sposób na to patrzysz, żeby cię za... No, słuchaj, no nie byłbyś szczęśliwy, ale jeśli wiedza o tym, jakie to są dokładnie dopy i nie wiem, może też wiesz na ten... Chociaż nie, gdyby wiedziała coś, to by raczej nie wzięła takich, które zawierają toksyczne, śmiercionośne substancje. No ale cóż, no myślę, że no, najlepsze, co możesz zrobić w tym wypadku, to przyznać się, tak? Ale tego nie zrobisz. Zrobi to pewnie na sam koniec, kiedy już, nie wiem, jej chłopak wpadnie coś bardzo głupiego. Stary, słyszysz to? Co jest grane? Metalnie! Wacek tak, metalnie! Brzmi jak bardzo, bardzo dziwna reklama jakiegoś artykułu z sex shopu. Wacek tak! Ale wiesz, że ty... Nie patrz tak na mnie, ja o niczym nie wiem! To nie jest moja sprawka! No, definitywnie brzmisz tutaj uczciwie, Ela. Głos wcale ci nie piczuje do jakichś astralnych infradźwięków. O co mam chodzić? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Chwileczkę, Ela!
Wacek, możecie nam to wytłumaczyć, o co chodzi? Nauczyciele wybiegają spanikowani, są takie, jaki Wacek? W tej szkole jest jakiś Wacek? Ja myślę, że to jest ta pani z chemii, ta co tam Lady Gaga szkalowała, to ja myślę, że ona to nie wie, co jest Ella i Jan. Ja myślę, że ona by ich zawiesiła w prawach ucznia za to, że oni są w tym zespole. No wydaje mi się, że oni chcą czegoś od Wacka. Dobra, możecie mi powiedzieć, o co tu chodzi? Nie! No wytłumaczcie mi to coś! Uciszcie się na chwilę! Ej! O co tu chodzi? Ale jak to co? Nie chcemy, żebyś grał metal, tylko disco polo! A to czemu? A to jest ta przyjaciółka! To musi być dobra przyjaciółka. No bo ta jej psia wzięła ją na bok, powiedziała jej ten durny plan i ona była like, okej, sounds good. W ogóle znalazły wszystkich tych k***wa ludzi. Skąd tylu ludzi, którzy nienawidzą metalu? Dopóki Wacek nie obieca, że przestanie grać metal. A co wam tu przeszkadza? Bo metal jest do dupy, a disco polo jest okej! Nie, bo ja ci powiem, że disco polo jest do dupy, a metal jest okej. Ajajaja, nie ma to jak solidna argumentacja, na pewno Wacka to przekona. Jest to możliwe, Wacek, że lekcja, bo spotkamy się u dyrektora, proszę bardzo. Proszę bardzo. A wzięła tego jednego gościa jako kozła ofiarnego. Cała reszta musi skandować dalej. Wacek, tak! Metal nie! Teraz Wacek na pewno zrezygnuje z grania metalu. No przecież nie chce zrobić przykrości naszym fanom, bo zawsze powtarzał, że oni są dla niego najważniejsi. Fani metalu to się dla siebie nie liczą, Ela? Ela, a może obróć to, może ty dołączysz zespołu metalowego? Reszta się zatrudni jako, nie wiem, ktoś, kto gra na flecie czy coś. Są takie zespoły? Jest takie coś jak folk metal? A może naucz się rolować? Jezus, ale to by was zbundowało z Wackiem. Wiem, że tego chcesz. O stary, chyba waszym fanom nie do końca się spodoba. Podobało to, że oprócz bycia Janurzem jesteś też metalem. No ale dlaczego? Kurde, przecież jakoś wcześniej im to nie przeszkadzało. Stary, ja nie wiem, ale mało ci tam nie zatłukli. Czekaj, że ktoś mi dzwoni. Wacek jest swoim największym fanem. Nie dość, że tańczy do tego, kiedy tylko można, to jeszcze ustawił sobie jako dzwonek swoją własną piosenkę. Kto to robi? Chyba ci sami ludzie, którzy biorą sobie swoje zdjęcie jako zdjęcie w tle na telefonie. Ty no nie wierzę, po prostu no nie wierzę. Ty no, ale co się stało? No. Fani Eli i Janusza powypisywali na forum mojej kapeli metalowej, że granie metalu odciąga mnie od disco polo. Na forum? Tej akcji się dzieje w zamierzchłych, prehistorycznych czasach, czyli około roku 2010? Granie disco polo, granie metalu odciąga Wacka od disco polo. Jeszcze piszą, że to nie wina jest moich kolegów z kapeli, no... Stary, pojechali nieźle, nie? Ale co teraz robisz? Ale pojechali, że granie w metalu odciąga go od disco polo, no. Nie pozbiera się chłopak. A nie napisali tam przypadkiem czego, że nie wiem, jego rodzicach albo coś w tym stylu? Wacek jest wściekły. Zorientował się, że za protestami stoi Ela, która robi wszystko, by porzucił kapelę metalową. A jak się zorientował? Chyba, że po prostu na zasadzie powtarzalności, bo wcześniej ona spieprzyła, no i teraz ona też spała, więc... No dobrze trafił, nie mówię, że nie, ale tak po prostu nagle wpadł na to, że to Ela, to... Ich kontakty jednak chyba nie są tak dobre, jak mi się wydawało, że są. O, Wacek, i właśnie miałam do ciebie dzwonić. Może pogadalibyśmy o kawałkach nowych do Eli Janusza? A możesz mi najpierw powiedzieć, co to jest? O kurcze, no nasi fani się chyba nieźle wkurzyli o to, że grasz ten metal. No tylko, że dziwne, że tak nagle im odbiło, jakoś wcześniej im to nie przeszkadzało. A przepraszam, to jest moja wina, że nasi fani myślą tak samo jak ja? Zresztą powinno ci to dać coś do myślenia. Tak, dokładnie, to jest twoja wina, że naszym fanom nagle odbiło. Oszalałeś, przecież ja nie mam z tym nic wspólnego. A, chyba ty oszalałaś, weź przestań mi w końcu kłamać. Dobra, ja dałam coś naszym fanom. Nie chciałeś mnie słuchać, to pomyślałam, że ich posłucha. Szybko się przyznałaś, Ela, myślałem, że pójdziesz w zaparte. Ja myślę, że gdyby szła w zaparte odpowiednio długo, to on by w końcu stwierdził, że to jednak nie jej wina. Chociaż nie, no Wacek też łebski gość. Wiesz co, Ela, ja już naprawdę są dla mnie najważniejsze. A wiesz, co jest dla mnie najważniejsze? Przyjaźń i szczerość, a nie knucie intryg za plecami. Ja ci powiedziałam szczerze, co na ten temat myślę, to nie chciałeś mnie słuchać. Gdybyś znała mnie lepiej, wiedziałabyś, że nigdy nie zrobię czegoś, co ktoś mi każe. No kłócą się jak stare małżeństwo, no moi drodzy, oni muszą być razem. Ale też no, jest między nimi taka przepaść, że Wacek szczery chłopak, serce na dłoni, chce grać metal disco polo, żeby wszyscy byli szczęśliwi, jego fani disco polo, jego fani metalowi. A Ela taka karierowiczka, wyczuła, że w tym miłosnym kaniwalu siedzą potężne pieniądze. No, na same ma sens. Domyślam się, że kilkaset złotych zarobili, więc mam tutaj ciężkie zderzenie charakterów. Akurat ja mam rację. Tak i nie musisz kopyć. Co? To słyszałaś, nie jestem już Januszem, teraz to najwyżej możesz się nazywać Ela bez Janusza. I dobrze, wiesz, myślę, że sobie bez ciebie nie poradzę? Znajdę sobie w 5 sekund lepszego Janusza niż ty. Lepszego Janusza niż ja? Tak. Do tej pory myślałem, że Ela jest pozytywną wariatką, ale ona naprawdę jest jakaś walnięta. I że teraz myślisz, że od tak zastąpi mnie kimś innym w zespole. Na świecie jest tylko jeden Janusz, jestem nim ja. Każdy Polak na wakacjach be like. Anyway, no ja nie wiem, jak ona chce zastąpić tego Janusza już, ale patrzcie, w ogóle to się spaja. W poprzednim odcinku ten ziomek, który ją porwał, który jej tam nakręcał, że jest producentem muzycznym, mówił jej, zastąp Wacka innym Januszem. Ona wtedy była jak, nie mogę. Teraz ona sama chce zastąpić Wacka innym Januszem. Ela, to ci nie wyjdzie. Wierz mi, że znowu się skończy tak, że Wacek będzie się musiał ratować. Może przed bezdomnością i utratą kariery, ale będzie się musiał ratować. Szybko sobie znajdę lepszego Janusza na jego miejsce, tak, że fani zapomną, że Wacek kiedykolwiek istniał. No
odważne słowa, biorąc pod uwagę to, że jedyną piosenkę, jaką macie, skomponował właśnie on stworzył. Chłopak chce się dowiedzieć, skąd Magda wzięła śmiertelnie niebezpieczną substancję. Przez sekundę mówię, że nic nie wiesz o żadnych dopalaczach. Bo nic nie wiem o żadnych dopalaczach. Powiedziała mi, że tylko ma od kogo skołować. I tyle. Od kogo? Tego mi już nie powiedziała, ale brzmiało to tak, jakby to była osoba, którą ona bardzo dobrze zna. Brzmiało tak, jakby to była osoba, którą ona bardzo dobrze zna. Powiedziała, że ma skąd skołować. No nie wiem, no ten ziomek, który stoi na rogu w każdy poniedziałek o 13:00, w tym ciemnym rogu, gdzie akurat nie sięgają kamery, no nie wiem, czy można powiedzieć, że się go dobrze zna. Masakra, jak Konrad znajdzie tą osobę, która dała jej te dopalacze, to on ją zmasakruje, współczuje jej. Możesz nie mówić takich rzeczy? Bo ja to zrobiłam, no ja. Dziewczyna, ty musisz po prostu wziąć taką wielką kartkę, wielki slogan z napisem to ja dała mi te dopalacze. Na pewno będziesz mniej podejrzana. Jeśli Konrad da i tak będziesz wszystkich wypytywał, to w końcu dowiesz się, że to ja dałam dopalacze Magdzie. Muszę zrzucić winę na kogoś innego. A najlepiej na chłopaka Magdy. Konrad nie znosi Jonatana i na pewno uwierzy, że to on jest winny. Ale... Jezus. Czy ty nie myślisz przyszłościowo? Ty masz nadzieję, że ta twoja koleżanka się przekręci? No bo jeśli ona przeżyje, jeśli wszystko z nią będzie okej, no to prędzej czy później ona będzie rozmawiała, tak? Będzie mówiła i ona powie, po co mi dałaś te dopalacze? Wtedy będzie siedział obok ten chłopak jej brat i zrobi NANI! I co? I Jonatan już by wtedy był martwy, już by był 8 metrów pod ziemią, więc no nie, dziewczyno, to do nikąd nie prowadzi. Agata chce podrzucić Jonatanowi Klinkowi, chłopakowi Magdy, takie same dopalacze, jakie dała nastolatce. Jest pewna, że gdy Konrad je znajdzie, bez trudu uwierzy, że to on je podał swojej dziewczynie. Wiem, sama jestem w szoku, ale wiesz co, przyszłam cię przeprosić za zachowanie Konrada. Nie no, już coś tam powinien mnie przeprosić, ale zresztą nieważne. Jaka żmija, Chryste Panie. Tyle jest w tej szkole za skrońców, ale to jest prawdziwa żmija. Tak tutaj przytulę go, tak, wszystko będzie dobrze z twoją dziewczyną, siostrą mojego chłopaka. Nic się nie stanie, masz tutaj dragi. Bra. To chyba on dał narkotyki Magdzie. Jak to chyba, to on czy nią? No nie wiem, wyglądały tak samo jak te, które wzięła Magda. Bionie. No w sali od polskiego, ale proszę cię, nic mu nie rób, najlepiej jak pójdziemy z tym od razu do Chlebowskiego, słyszysz? Konrad! Mam tu zostać! Nie robić, powaliło się! Stary! Co to jest? No to jest poprawne pytanie, ale biedny Jonatan jest tak samo zaskoczony jak, nie wiem, ten Konrad, tak? Nie, bardziej zaskoczony, Konrad wiedział, że znajdzie to w tym plecaku, Jonatan nie miał pojęcia. Nie wiem, jak mi się zachował na miejscu Jonatana, trochę bym spanikował. Nie wiesz, ta gościa masz tak przestrany! Normalnie. Chłopcy! Dyrektor jest zawsze na straży, jeśli o nich chodzi. Wygląda tak, tak jest... Na planie, bo to tak musi być, ale to wygląda jakby w prawdziwym życiu zakładając, że szkoła to prawdziwe życie, a on po prostu, nie wiem, chodził gdzieś w odległości 10 metrów od nich i był gotów do skoku. Szarpię się za łachy, wbijam! Popie, on już miałbyś jaja, byś się przyznał. Co teraz, kiedy jesteś, bo to sam się przyznaj! Pewnie sam to dałeś Magdzie, a teraz mnie próbujesz zrobić! Zabij to mało, słyszy! Konrad, co ty wygadujesz? Jonatan, idziemy. No i co, dał pan pewnie tylko uwagę i będzie po sprawie, tak? Przede wszystkim zadzwonię na policję. Policja, ale to nie ja, przysięgam! Jonatan, wszystko zostanie wyjaśnione, obiecuję ci. A teraz idziemy, a ty wracaj do siebie do klasy. Muszę na pewno pochwalić aktorów grających obu chłopaków, bardzo dobrzy są. Ten Konrad, prawdziwe emocje, prawdziwa wściekłość, prawdziwy rage. No myślę, że gdyby nie wszedł tutaj ten dyrektor, to oni naprawdę by się pozabijali tam. Biedny ten Jonatan, bo nie wiem, co on zrobił. Jeśli jest jakiś backstory tego, co zrobił, to dajcie znać, chętnie zobaczę ten odcinek albo chociaż przeczytam, o co chodziło. No bo, no kurde, no on jest niewinny. Oberwie za niewinność, jeszcze pójdzie siedzieć za niewinność. Mam gdzieś Chlebowskiego i policję. Oni mu nic zrobią, to ja wymierzę mu sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb. Czyli co, siłą mu podać te dopy? Następnego dnia rano Wacek przychodzi do szkoły. Od razu zauważa grupę chłopaków ubranych w strój, w jakim to on występował podczas koncertu w disco polo. Chłopak jest zaskoczony. Wczoraj odszedł z zespołu i nie rozumie, co się dzieje. Nie no, same marne podróby. Każdy wygląda gorzej niż poprzedni. Do oryginalnego Janusza nie mają podjazdu. Casting na Janusza. Podoba mi się, że po prostu zaanektowała sobie salę fizyczną. Po prostu nauczyciele mieli lekcje. Chcesz robić casting na Janusza? Proszę bardzo. No, miałem tu prowadzić lekcje, ale zadowolę się prowadzeniem lekcji na podwórku, nie ma problemu. Szukam nowego muzyka, który wraz ze mną będzie tworzył nową, ekscytującą przyszłość zespołu Ela i Janusz. Strój Janusza na castingu obowiązkowy. Szumno jest jakaś śmieszna, serio myślę, że tak łatwo mnie zastąpić. Bardzo mi się śmieszy to, że aktor grający Wacka zawsze jak chce jakby pokazać, że coś jest dla niego głupie, dziwne albo coś w tym stylu, to robi ten gest taki. Zobaczcie, na przestrzeni tych 3 odcinków on to robi ze 100 razy. Przysięgam. Co najmniej 200. Co to ma być? Chyba cię pogięło, jak myślisz, że tak łatwo mnie kimś zastąpi. Patrz, nikt za tobą płakać nie będzie. Także... A!
Ela, to się właśnie dzieje, jak się przyjaźnisz z byłą dziewczyną swojego kolegi zespołu. Jej bardziej nawet zależy niż tobie, żeby go wyjebać i w ogóle, żeby skończył gdzieś tam na bruku. Ja też zastanawiam się, na czym polega ten casting na Janusza. Co, on ma po prostu wyglądać, ma ten, mieć ten wąs i się bujać? Ela, Wacek pisze ci muzykę. Udowodnij. Zobaczył, że nie jestem niezastąpiony. Że trzymasz strój Janusza w żabce. Ale aż poczułem takie coś, jak wiecie, jest jakiś film na przykład o superbohaterze i ten superbohater na początku tego filmu przestaje być tym superbohaterem, po czym jest jakaś ostateczna bitka, już wszyscy umierają, wszyscy jakoś tak nie dają rady i tylko on zostaje i on tak wyciąga ten swój kostium, patrzy na niego i mówi tak... Ostatni raz. No i co, no i zamierzasz sam skoczyć w strój Janusza i wziąć udział w castingu? Dokładnie, jestem, ja już chcę zobaczyć jej minę, jak wygram ten casting. A jak nie wygrasz? To ty myślisz, że ona cię nie pozna w tym stroju Janusza, w którym występujesz cały czas od, jak jest, miesięcy? Nie no, trochę widzę dziur tutaj w tym planie, ale liczę na Wacka, tak? Liczę, moje serce bije dla Wacka w tym momencie. Elka przekroczyła wszelkie granice bezczelności. Dobra, niech sobie szuka tego nowego muzyka do zespołu, ale niech nie mówi, że znajdzie nowego, lepszego Janusza. Janusz jest tylko jeden i to jestem ja. No właśnie, gdyby w sumie nie chciała nazywasz tego Ela i Janusz, tylko nie wiem, Ela i Mateusz i szukała Mateusza, to myślę, że o wiele godniej by to zniósł Wacek, ale tak? Nie, to nie można w ten sposób, nie można w ten sposób się zachowywać. To jest trochę obrzydliwe, Ela. Cieszymy się, że tutaj jesteście, chłopaki. Trwa casting na nowego Janusza. Wacek jest wściekły, że Ela chciała go tak łatwo zastąpić innym muzykiem. Dlatego chce jej udowodnić, że tylko on może być prawdziwym Januszem. No widzę, że to jest chyba Wacek. Dokładnie tak wyglądał Wacek w pierwszym odcinku, kiedy tworzyliście Elę i Janusza. Ten outfit dobrała mu Ela. Ja wiem, Ela kiedyś użyła jakiegoś tam bronzera, podkładu czy czegoś, żeby udawać czarnoskórą. Ela nie jest tytanem intelektu, ale come on, sama mu wybrała tą stylizację. Każdy artysta pozna swoje dzieło. Każdy artysta pozna, że to jest ten Janusz. No, jak się nazywasz i tak dalej, no śmiało, no. Czarek. Sorry, możesz głośniej? Czarek. 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 Bo mi się to coś zepsuło. Chodzę na sekundkę. Przecież to jest Wacek. Wiem, ale udawajmy, że go nie poznałeś, będziesz. Dobra. Totalnie legitnie, nikt tego nie usłyszał, nikt nie pomyślał, że to jest coś dziwnego. Wacek na pewno nie pomyślał, że to jest coś dziwnego, że one tak nagle się naradziły po tym, jak przedstawił się jako Czarek. Ale to co one teraz chcą zrobić? Chcą go jakoś skompromitować? Chcą mu pokazać, że nie jest najlepszym Januszem? Ale jak obiektywnie ocenić jakość Janusza? Dziewczyny, siema, jestem Janusz! Naprawdę? To twoje prawdziwe imię? No serio, mogę ci pokazać dowodzik. Nie, spoko, wierzymy ci na słowo. A wąsy też masz prawdziwe? Nie, wąsy mam doklejone. Ale jakbyście chciały, dziewczyny, to specjalnie dla was mogę zapuścić wąsy do kanibala! Wąsy do kanibala? To już się nazywa wąs do kanibala? Ten konkretny model, który posiada tutaj Wacek? W sensie Janusz? W sensie... Janusz to Wacek! Nie ma innych Januszy! Ważne, że masz te mięśnie prawdziwe! Będziesz się super prezentował na scenie! O wiele lepiej niż swój poprzedni! O, a jak długo zajmujesz się muzyką? Słucham muzy od dzieciaka! Jak długo zajmujesz się muzyką? Słucham muzy od dzieciaka. Jak długo zajmujesz się, nie wiem, gotowaniem? No, zjadam jedzenie od kiedy się urodziłem. Ale mam też swój solowy projekt, mega intensywna muza. Nazywa się Udar. Mam nadzieję przyłożyć tą intensywność i pasję na twórczość w Eli i Januszu. Wow. Super, no dobra. No ale co z tym twoim solowym projektem, jeżeli uda ci się wygrać ten casting? No jak to co? Oczywiście zawieszę go. No bo przecież jak już mam coś robić, mam się skupić na Eli i Januszu, no to nie chcę, żeby mnie coś rozpraszało, nie? Oj, oni wiedzą co powiedzieć. Każdy zna historię, dlaczego Wacek został wyjebany, tak? Oni wiedzą jak zrobić, żeby Ela spijała im z rąk. Wacek jest naprawdę śmieszny. Co on sobie myślał, że my go z Mareną nie poznamy? Ale tak szczerze to jestem ciekawa, jak na jego tle wyjdą pozostali Janusze. Dlatego nie zamierzam przerywać tej komedii. Zwłaszcza, że to on robi z siebie głupka. Niech zgadę, na koniec tego ona dojdzie do wniosku, że jednak nie ma innych Januszy i jest tylko Wacek. No bo co, oni przedstawiają się, robią tą pajacerkę, że bo się ma, jestem Janusz i lubię wąsy, ale musi pokazać jakiś swój, nie wiem, sample, zmiksować coś na żywo, coś takiego, tak? Na jakiej zasadzie chcesz dobrać tego Janusza? Ponownie, jak wygląda obiektywnie najlepszy Janusz? Konrad jest przekonany, że narkotyki dał jego siostrze jej chłopak, Jonathan. W rzeczywistości Magda dostała je od Agaty. Tak, a w ogóle wiadomo, co z nią? Ej, Konrad! Sorry, muszę iść. Konrad, zaczekaj się. Konrad! Konrad! Ej, ja rozumiem, że jesteś wściekły, ale już się chlebowskie wszystkim zają, no gdzie ty idziesz, co? Wiesz co, nie mogę to patrzeć, jak on normalnie chodzi po tej szkole, jakby nic się stało. A ty jak chodzisz? Jak ty chodzisz po tej szkole? Też tu jesteś. Też mogłeś przecież zwolnić się. Nikt nie każe ci przyjść do tej szkoły. Tym bardziej, że szkoła i szpital mają ten sam plan. Po prostu przejdź przez drzwi w ścianie. Siema. Siema. Stary, jak z Magdą w ogóle? Bez zmian.
Współczuję. Jakbyś tu mógł jakoś pomóc. Dlatego właśnie gadamy. A? Wiesz, to dał to gówno mojej siostrze, co nie? No, słyszałem, że Jonatan. Tam to chyba przesłuchiwali na tej policji, nie? Ale wszystkiego się wypiera. A przesłuchali. Przesłuchali go i go puścili od razu. Słuchaj, przesłuchali go i go puścili. To jest niebezpieczny zbrodniarz. Człowieku, weź posłuchaj podcastów kryminalnych. Wiesz, ilu takich bandytów przesłuchują i wypuszczają? Panie, strach wyjść na ulicę. Dobra, no to co, idziemy go obić, nie? Nie, wiesz co, potrzebuję, żebyś odciął go od plecaka na parę minut dosłownie, chodź. Podoba mi się reakcja tutaj kolegi panka. No co, idziemy go obić, nie? No jest to sprawa. Stary, jakby co? Ja trzymam, ty bijesz. Po co ci jego plecak w ogóle? No to ci później wyjaśnię, nie ma czasu, idź. Jonatan, Chlebowski cię szuka. Ale co Chlebowski ode mnie siał? No nie wiem, bo nie z tymi dopalaczami dalej jeszcze, nie? Tak, no ile razy mam powtarzać, że to nie ja? A ten Jonatan nie wie, że Punk i Konrad to są przyjaciele, tutaj najlepsze ziomeczki i praktycznie Punk przed chwilą zaoferował, że chętnie pobije Jonatana? No jeśli o tym nie wie, jeśli tego nie zauważył, po prostu łyka wszystko, co mówi Punk, no to też k***a Jonatan pcha się na kosę. Dosypie Jonatanowi do wody takie same dopalacze jak te, którymi zatruła się jego siostra. Chłopak jest przekonany, że to sprawiedliwa zemsta za to, że Magda trafiła do szpitala. Nie żartował z tym oko za oko, ząb za ząb. Dosłownie chce zrobić temu ziomeczkowi dokładnie to samo, wysłać go do szpitala. Ale co dalej? Wyjść tego do szpitala i to też trzeba będzie wiedzieć, kto mu podał te dopy. Na kogo zwalisz? Na pancura? W sumie, jakby zwalił na panka, to myślę, że wszyscy by to wzięli od razu. Już nie byłoby żadnej inwestygacji. Chłop ma Irokeza, na pewno jest winny. Stary, szybko, zwijaj się, bo to Jonatan będzie. Co? No chodź, go wpaść na Chlebowskiego. Chodź. Tylko szybko, będzie tutaj na chwilę. Dobra. Nie mógłbyś go zatrzymać jakoś? No nie mogę, stary, ale co ty w ogóle chciałeś zrobić, co? No chciałem, żeby dostał sraczki po prostu, no. Dlatego dałem mu całe opakowanie dopalaczy, które posłały moją siostrę do szpitala. Ale ten blond Janusz, to taki widzę, tak rączki latają po tej Eli. On tutaj chyba nie przyszedł do tego, żeby być Januszem. Tutaj przyszedł, żeby zbliżyć się do Eli. Ja myślę, że powinna go tutaj przejrzeć. Ja myślę, że to jeszcze bardziej powinno podk***wić Wacka, bo ja wiem, że gdzieś tam wewnątrz tego skutego metalem serca on kocha Elę. Jestem tego pewien. Niestety to była już ostatnia konkurencja i Ela teraz musi podjąć decyzję, którego z was wybrać. Zapraszam was na chwilę na korytarz, muszę się naradzić z Marleną. Naprawdę, tak, to będzie ciężki wybór. Ale co zbijasz z nim graby, chłopie? Przecież to jest twój konkurent. Powinieneś, nie wiem, napluć mu na w twarz, że tak dobrze sobie poradził. Chyba, że ten ziomek z krótkimi włosami, ten, wiadomo co, pierwszy tam skandował, że tak dla Wacka, nie dla metalu, to może on to jest takim, wiecie, że żeby on wyszedł tak źle, że ktoś inny na jego tle wyjdzie wspaniale. Chociaż z drugiej strony ten ziomek może po prostu nie rozumieć, jak to działa, bo no nie wydaje się zbyt rozgarnięty. Okej, kochani, mamy już wyniki, zapraszam was wszystkich do środka. No chodźcie, chodźcie, ruchu, idziemy. Zapraszam, zapraszam. Powiem wam, nie było łatwo, naprawdę nie było łatwo. No. A w ogóle ten Janusz w koszulce z Gengarem. Ja myślę, że dużo z nich nie zrozumiało, na czym polega ta esencja Janusza. No spójrzmy na Wacka. Wacek wygląda idealnie. To jest dokładnie to, co powinien sobą obrazować Janusz, zespół Ela i Janusz. Cała reszta to jest jakieś marne podrabiańce. Ela, wiem, lecisz na mięśnie, spodobał ci się pan blondyn, ale wiesz w sercu, jaka jest prawdziwa, słuszna decyzja. Uznałyśmy, że największe wrażenie zrobił na nas... Uwaga! Ja! Ej, naprawdę super, ale dzięki! Nie no, ej, to są chyba jakieś jaja, ej! Oj, no sorry, Maciek, ale Ela podjęła już decyzję. No to czyli wiecie, że to ja? Kto by się spodziewał? Damian, nie wstawiaj tutaj, byli w totalnym szoku, bo ten mem jest martwy. Przegrałeś i pogódź się z tym. Czy ja ci przypadkiem nie mówiłam, że znajdę kogoś lepszego na twoje miejsce? Tak, tylko że to ja napisałem muzykę do wszystkich naszych hitów. No, założ się, że razem nic nie zrobicie. Ale Wacek, jeśli naprawdę to wszystko osiądzie i Ela okaże się być aż tak zimna i nie będzie chciała z powrotem do zespołu, możesz po prostu podać ją do sądu. Jeśli ty napisałeś muzykę do tego wszystkiego, no to połowa praw należy do ciebie. Zrujnuj ją! No to zobaczysz jeszcze. I ja dzisiaj z Januszem nagram taki hicior, że zmiażdży te twoje żałosne dokonania. Chcę to zobaczyć. Dziękujemy, idź stąd, dobra? No, nara. Ale co oni wszyscy tacy toksyczni? Przed chwilą oni byli like, tak dla Wacka, nie dla metalu i ogólnie, że Ela i Wacek, Ela i Janusz, wiadomo, true hard stan, a w tym momencie plują na Wacka? Nie rozumiem, dlaczego ci ludzie takie chorągiewy. Czy to Ela aż tak dobrze nimi manipuluje? Ale Ela nie kuma, że nie jest tak łatwo napisać dobry hit.
Kiedy razem ze swoim Januszem poniosą porażkę, zrozumie, jaki byłem ważny dla zespołu. No i ja się zgadzam, no Wacek napisał ten utwór. Wacek w ogóle mówił, że ma tam koneksję u producentów. Mi się wydaje dalej, że on jest ghostwriterem jakichś, nie, sławnych ludzi. Słyszeliście o kimś takim jak DJ Geta? Jestem pewien, że to Wacek, tylko incognito. Brat dziewczyny chciał dosypać chłopakowi te same dopalacze do wody, by w ten sposób się zemścić. Ponieważ mu się to nie udało, chce teraz podrzucić mu butelkę z narkotykiem. Ale kto, jak myślisz, kto cię wrabia? Stary, mam tylko jednego wroga, Konrada. Ale serio myślisz, że to on cię wrabia? Stary, wiem tylko tyle. Koleś mnie nienawidzi i z chęcią chciałbym, żeby trafił do Poprawczaka. Słuchaj, bo ty chyba masz 16-17 lat, to w tym wieku to już do Poprawczaka byś nie trafił. Jeśli masz 17, to idziesz do więzienia, po prostu. Muszę powstrzymać Konrada, tylko jak? Przecież dopóki on będzie wierzył, że to Jonathan w dopalaczy Magdzie, to nigdy mu nie odpuści. Muszę się mu do wszystkiego przyznać. On pewnie mnie znienawidzi, ale przynajmniej się opamięta. No i chłopczas, dziewczyno. Może weź tak jeszcze teatralnie, wygryj tą butelkę i sama ją spi i, nie wiem, umrzyj na miejscu. To będzie takie poetyckie. Konrad czeka, aż Jonathan napije się wody z dodatkiem dopalaczy. Zaczyna mieć jednak wątpliwości. Dociera do niego, że gdy chłopak wypije tę wodę, może nawet umrzeć. Stary, powaliło cię! Sorry, niechcący. No niechcący! Sorry, niechcący, z wielką prędkością wbiegłem w ciebie i wyrwałem ci butelkę, którą właśnie piłeś po to, żeby wyrzucić ją na ziemię czy coś. Totalnie niechcący! Trzymaj, masz moją wodę. Stary, myślisz, że jestem taki kredynem i wezmę od ciebie wodę? Pewnie coś do niej dosypałeś, ale trzymaj się ode mnie, spadaj, stary! O, stary, żebyś ty znał prawdę, żebyś ty wiedział, jak to naprawdę było. On teraz uratował ci życie. Proszę, Trawko, proszę, wypij sobie te dopki, rośnij zdrowa. Śmiałbym się, gdyby w kolejnych odcinkach ta połać trawy, gdzie on to wylał, byłaby taka martwa z tej gołej ziemi. To ja mu podrzuciłam te cholerne dragi, rozumiesz? To ja... Nie wierzę w to. Konrad, zrozum, my nie chciałyśmy zrobić nic złego i my się chciałyśmy tego z Magdą zabawić, rozumiesz? No to trzeba było mówić, panie, mieszkamy tutaj w szkole, uniwersum szkoły, wszystko ma każdy. Po ci dopy, no, tym ludziom od dobrobytu się przewraca w dupie. Nikomu nie miało się nic stać. Nie, zejdź mi z oczu, nienawidzę cię. I do Chlebowskiego wszystko powiem. Tak, to ja mu powiem, co ty chciałeś zrobić Jonathanowi. Wiesz co, ja się przyznam do tego. A teraz zejdź mi z oczu, nienawidzę cię. No cóż, tough luck, ale szczerze mówiąc, chyba też bym zareagował podobnie. Jeśli moja siostra i jej koleżanka, moja dziewczyna, byłyby na tyle głupie, żeby spływać dopów i przez takie coś ta moja siostra wylądowałaby w szpitalu, no nie wiem, czy ta dziewczyna miałaby przyszłość. Nie tylko w związku, po prostu. Nie mogę uwierzyć w to, że to Agata dała dopalacz Magdzie. Jeszcze zrzuciła winę na Jonathana, a ja prawie wysłałem go do szpitala. No ale najważniejsze jest to, że Magda z tego wyjdzie i tylko to się liczy. No, muszę jeszcze tylko teraz odwołać asesynów, no bo już na Dark Webie zleciłem jego zabójstwo, ale to się chyba da odkręcić, co nie? Myślicie, że dadzą mi zwrot? Ela Nowik przyjęła do swojego zespołu disco polo innego muzyka na miejsce Wacka Mrozińskiego. Chce jak najszybciej napisać świeży hit z nowym członkiem zespołu, ale nie podoba jej się utwór nowego Janusza. A ja znam tego nowego Janusza, on już był w jakimś odcinku, ale nie pamiętam, jaką grał rolę. Oświadczcie mnie, bo jestem pewien, że go już widziałem. To ja może zwiększę tempo. Nie, to nie będzie to. Ja potrzebuję chyba przerwy. Naprawdę, daj mi chwilę. No Ela z Wackiem to już była na tym stadium, że w jej głowie pojawiały się wersy i symultanicznie w jej głowie pojawiała się muzyka. A teraz co, musi wrócić do tego etapu, kiedy pyta się, jakie jest twoje ulubione zwierzątko? Ech, widzisz, Ela, sama to sobie zgotowałaś. Biegnij, złap Wacka! I nie puszczaj! Właśnie do was szłam. I jak tam? Beznadziejnie. A co? Tylko nie mów mi, że Janusz jest okłamał i wcale nie zna się na robieniu muzy. Nie, no zna się i naprawdę napisał niezły kawałek. No, po prostu Wacek jest od niego lepszy i jak on coś napisze, to naprawdę jest to coś. No ja chyba muszę z nim pogadać. Ale czekaj, tylko nie mów mi, że chcesz tego kółka z powrotem w zespole. O nie, ta przyjaciółka to jest największy toksyk. Ona chce zrujnować Eli tą karierę za wszelką cenę, byle tylko Wacka też b***ać. Mam nadzieję, że na koniec tego odcinka ona jakoś odetnie się od tej przyjaciółki, bo to już dość, już wystarczy, już znosiliśmy jej impertynencję. Próbowałam nagrać coś przed chwilą z Januszem, no ale to nie jest to, no tak jakby jesteś trochę niezastąpiony. Trochę. No tak, no bo jednak wiesz, on lepiej się od ciebie wygina i w ogóle lepiej wygląda na scenie. No i nie ma tak wysokiego mniemania, no i też nie wkurza mnie tak. Jak to mają być przeprosiny, to ci średnio idzie. Nie przeprosiny, tylko propozycja współpracy. Robisz naprawdę niezłą muzę i chciałabym, żebyś zrobił dla Eli Janusza. Aha, i ja miałbym do was robić muzykę, a wy byście potem z tym grali na scenie. Dokładnie tak, no przecież wiesz, że on jest w tym od ciebie lepszy, no a ty robisz niesamowitą muzę, no idealne rozwiązanie. Nie, no serce by mi pękło. Ja wiem, że Wacek jest ghostwriterem Davida Getty, ale nie może być ghostwriterem Eli i Janusza. To musi być on na tej scenie, inaczej ja cofam mojego suba. Dobra, ale 60% zysków dla mnie. Oszalałeś?
No sorry, ale wiesz, muzyka jest najważniejsza, tak? 40%, bo ja piszę teksty i ja śpiewam. Nie, proszę, nie róbcie mi tego. Nie mogę, to nie może się tak skończyć. I nie mogę przetrwać tego, żeby Wacek został ghostwriterem Eli i Janusza, a żeby na scenie był jakiś imbecyl na jego miejsce. Naprawdę czuję ból w swojej duszy. Super, że Wacek zgodził się na nowy układ. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie i wszyscy będziemy zadowoleni. No i cieszę się, że będziemy dalej mogli ze sobą współpracować. Wacek mnie ostatnio wkurzył, ale mimo wszystko go lubię. Nie, Wacek jest bestią sceniczną. To już nie będzie to samo, nikt nie przyjdzie na twój koncert, Ela. Wycofaj się z tego, bo jest mi naprawdę przykro. Fajnie, że Ela w końcu przyznała, że jednak coś znaczy w tym duecie. Chętnie pomogę jej w pisaniu muzy, bo sprawia mi to przyjemność. A poza tym mam słabość do Eli, no i już nic na to nie poradzę. Przyznałeś się, że masz słabość do Eli. No weź zrób to, żeby wrócić z nią na scenę, proszę. Jesteś w stanie to zrobić, obiecaj mi to. Konrad powiedział dyrektorowi, że to Agata dała dopalacze jego siostrze. Dziewczyna została ukarana naganą i zawieszeniem w prawach ucznia. Śledztwo przeciwko niej prowadzi policja. Stary, chciałeś mi podrzucić dopalacze, żebym trafił do więzienia. Co ty sobie myślisz? No wiem, stary, no słuchaj, no przepraszam, no. Może być? Stary, no chciałem cię wysłać do szpitala, no chciałem, też planowałem, żeby cię pobić. Ale słuchaj, przepraszam. Biedny Konrad. Siostra w szpitalu, dziewczyna w więzieniu, został mu już tylko Jonatan. Dyrektor go nie ukarał, bo zrezygnował ze swojego planu i sam się do wszystkiego przyznał. Poczekaj jeszcze chwileczkę, jeszcze jedno. Co jest? Jutro jedziemy odebrać Magdę do szpitala z rodzicami. Chcesz jechać z nami? Na pewno się ucieszę, jak cię zobaczy. No dobra, ale między nami nic się nie zmieniło. Dobra, no. Nie no, na pewno zięciowska przyjaźń się tutaj zacieśni, no. Łączą ich ciężkie przeżycia. Ela przekonała nowego członka zespołu, żeby to Wacek dalej pisał muzykę dla duetu Ela i Janusz. Ela i Wacek są zadowoleni z nowego układu, a chłopak ma więcej czasu na grę w zespole metalowym. Nie no, nie mogę na to patrzeć. Ja tak za tej szyby ogląda... Zrób coś, wbiegnij tam, powiedz, że nie zgadzasz się. Nie zgadzam się! Ela i jej nowy lepszy Janusz. No powiedz mi, że lepszy. No co? Że ładnie razem wyglądają. A poza tym to chyba ty chciałaś, żeby Ela mnie kimś zastąpiła, prawda? Oj, no bo cię nie lubię, tak? Ale teraz niechętnie muszę przyznać, że ty się lepiej do tego nadajesz. Okej, już nawet ta toksyczna przyjaciółka, zakopała ten topór. Wacek, biegnij po Elę! Wow, czy ty właśnie powiedziałaś mi coś miłego? Ej, uważaj, bo cię zaraz w środku poskręca, będziemy musieli karetkę wzywać. Wiesz co, Wacek, idziesz może lepiej sobie, bo zaraz po ciebie będzie trzeba karetkę wzywać. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Wiesz co, Wacek? Spróbuj tylko komuś powiedzieć, że powiedziałam, że jesteś lepszym Januszem, to się wszystkiego wyprę. I tak nikt mi nie uwierzy. No, gość na schodach już załapał Intel, już leci podać go dalej. Nie, to się nie może tak skończyć. Ja się nie zgadzam. Ja protestuję. Nie ma Eli i Janusza bez Wacka na scenie. Błagam, powiedzcie mi, że jest kontynuacja tego. Kontynuacja taka, w której jest też Wacek. Ja wiem, że jest jakaś kontynuacja, w której jest sama Ela, chyba. Słyszałem. Moi drodzy, nie, to nie może tak być. Musi być na scenie Ela i Wacek. Inaczej tego nie widzę. Jest mi przykro. Czuję się, jak mój ulubiony zespół miał jakiś kryzys, jakąś dramę. Czuję, że straciłem sens życia w tym momencie. Ela i Wacek, Ela i Janusz. To był mój sens życia. Moi drodzy, dziękuję, że byliście tutaj ze mną do końca. Jeśli zostaliście do końca, stawcie lajka, suba. Dajcie mi znać, czy jest kontynuacja tego wątku i w którym odcinku, proszę. No i zostawcie komentarz o treści nie ma Eli bez Wacka. Minuta ciszy, moi drodzy. Widzimy się już niedługo. Ciao.